Tłumy dzieci bawiły się dzisiaj w Parku Konstytucji 3 Maja w centrum Suwałk. Wszystko za sprawą imprezy Baśniowa Kraina, którą z okazji Dnia Dziecka zorganizowały Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Gazeta Współczesna. Organizatorzy przygotowali masę konkursów i atrakcji sportowych. Było przeciąganie liny, wyścigi, łowienie rybek, rzuty piłką do kosza i wiele innych. Dzieci mogły nauczyć się pierwszej pomocy bądź pomalować buzię, zasiąść za kierownicą wozów bojowych, strażackich czy radiowozów. Była też reprezentacyjna orkiestra wojsk lotniczych, która przybyła na zaproszenie wójta gminy Suwałki oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży. Przyszliśmy się bawić na różne konkursy i bardzo świetnie się bawić. No, kręciłam hula hop, łapałam różne rzeczy z basenu, łapałam jajka i skakałam w workach. Bawię się tu razem z moimi koleżankami. Teraz byłam na łowieniu piłeczek lub rybek. Byłam też na konkurencji, w której chodzi by kopnąć piłkę do bramki. Bardzo fajnie, można tu się dużo zabawić. Są różne gry, zabawy, konkursy i można wygrać różne nagrody. Mi się bardzo podoba ze względu na fajne atrakcje, no i ładną pogodę. Jak zapewnił Mariusz Klimczyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby milusińscy spędzili w parku mnóstwo wspaniałych chwil. Wszyscy przecież kochamy dzieci, powiedział Radiu 5 Klimczyk. Jak się nie da nie kochać, przecież każdy pamięta, że byliśmy w takim wieku dzieciństwa. Wspaniały wiek, wspaniały okres w życiu i myślę, że wszyscy chcą zrobić wszystko, żeby dzień dziecka, ale w ogóle dni dzieci w tych młodzieńczym wieku były radosne, przyjemne, szczęśliwe, bezpieczne i między innymi oprócz gier i zabaw również dzisiaj będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie. Będą również pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej, więc chcemy również edukować, nie tylko bawić, ale również edukować. To ma wpłynąć ogólnie na to, żeby na twarzach dzieci gościł radość i uśmiech. Patronem Dnia Dziecka w Suwałkach było Radio 5.